Co robicie? Próbujemy to rozerwać. Pozwolicie, że to wezmę. Ten kawałek materiału to armalit. Jest tak wytrzymały, że można zawiesić na nim hamera. Jeśli usiedlibyście tyłkiem na asfalcie i ktoś zacząłby was ciągnąć, to w spodniach z armalitu przejechalibyście naprawdę sporo metrów, zanim zaczęłoby was cokolwiek boleć. Jednak czy warto płacić kilkaset złotych więcej niż za spodnie bez niego? Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć wam na to pytanie. Armalit powstaje z połączenia włókna bawełnianego z włóknem UHMWPE i dotychczas stosowany był w przemyśle kosmicznym, wojskowym i morskim. To najpopularniejsze z tworzyw sztucznych można formować we włókna dwa razy mocniejsze od kewlaru i od 10 do 100 razy mocniejsze od stali. Jak coś może być mocniejsze od stali? Czyli mówimy tutaj o jednowarstwowym materiale spełniającym normy klasy AA. Jak to wygląda z bliska? Włókna z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej są zaplecione wewnątrz warstwy ze wzmocnionej bawełny i mają dodatek elastanu. Co ciekawe, armalit to także ekologiczne włókno. W całości produkowane w Europie z użyciem bawełny z certyfikowanych upraw, tworzone w niskich temperaturach i bez użycia metali ciężkich w pigmentach. Ta technologia tworzy prawdziwy jeans z rdzeniem, który nadaje mu mechaniczne właściwości skóry. Armalit jest odporny na ścieranie, zdzieranie i rozdzieranie. Swego czasu zawieszono na jeansach z tego materiału prawie 3-tonowego hamera albo holowano kilka samochodów na pustyni połączonych takimi jeansami. Ciekawostka, mamy tutaj odporność na promienie UV, a to oznacza, że te jeansy będą starzały się znacznie wolniej niż ich klasyczne motocyklowe odpowiedniki. Więc okej, podczas długotrwałej pracy, bo rozłożonej na lata, kolor jeansów będzie się lekko wycierał, natomiast strukturę, jak i wytrzymałość oraz właściwości tych spodni nie. Czyli po prostu, przekładając to na krótkie stwierdzenie, wystarczą nam na dłużej. W związku z tym, że są to jeansy jednowarstwowe, nie mamy tutaj podszycia kewlarowego, więc nie tylko jest bezpieczniej, ale również jest swobodniej i te jeansy oddychają tak samo jak zwykłe jeansy bawełniane, więc nie potrzebujemy tutaj dodatkowo otwieranej wentylacji, ponieważ w tych jeansach, nawet przy wyższych temperaturach, jest po prostu swobodnie. Co jest główną przewagą jeansów jednowarstwowych z tak wytrzymałego materiału? Przede wszystkim to, że są w każdym miejscu tak samo bezpieczne, podczas gdy tradycyjne jeansy oferują ochronę głównie w obszarach, w których doszyto kewlar. Ale te spodnie to nie tylko armalit, który jest wysoce odporny na tarcie i posiada klasę ścieralności podwójnego A, ponieważ mamy tutaj ochraniacze. Ochraniacze na kolana, w tym przypadku jest to sastek poziomu drugiego, bardzo miękki, przyjemny i ograniczający naszego komfortu. Mamy także ochraniacze bioder, które są w zestawie i jest to również sastek, jednak tym razem poziomu pierwszego. Dla chętnych kładka kości ogonowej. Nie wiem, czy widzieliście, ale kiedy przewrócimy jeansy motocyklowe na drugą stronę, wyglądają dokładnie tak. W momencie, kiedy mówimy o jednowarstwowych, jak w przypadku naszych nomadów. Tutaj nie mamy żadnego podszycia kewlarem, ponieważ cały ten materiał jest dokładnie na pełnej długości jeansów cały czas jednolity. Ale zobaczcie, mamy tutaj miarkę. Michi myślał, że to jest 15 cm i wrócił z płaczem do domu. Ale ta miarka tak naprawdę jest po to, żebyśmy sobie mogli dopasować wysokość naszego ochraniacza na naszych kolanach i mieli punkt odniesienia. W moim przypadku ja od razu sobie te ochraniacze wyciągnąłem i wpiąłem na maksymalnie wysoki poziom tutaj, ponieważ standardowe były w tym niższym punkcie i od razu mi spadały tuż pod kolana. W tym momencie jest już dopasowane idealnie. Poza tym, że mamy tutaj splot z armalitu, mamy także materiał, jakim jest elastan i to wpływa na rozciągliwość, czyli po prostu wygodę, komfort w tych spodniach. Jak widzicie, ja sobie dobrałem lekko luźniejszy krój, ale właśnie taki rozmiar, czyli numer 34, kupiłbym dla siebie. Mamy tutaj także jeden bardzo ważny feature, a mianowicie krótki zamek z tyłu do spięcia kurtki ze spodniami. Dzięki temu możemy sobie te spodnie połączyć w bezpieczny sposób z większością kurtek, które mają wszyty krótki zamek. I ostatnia rzecz, cena. Takie spodnie, jak się domyślacie, muszą być droższe od standardowych spodni, ponieważ kosztują 849 zł. Ale w związku z tym, że aktualnie większość jeansów motocyklowych z sensownymi ochraniaczami z Azteka na poziomie drugim i z kocem kewlarowym kosztują między 650 a 700 zł, to ta cena, ta różnica w cenie to już jest tylko 150-200 zł i biorąc pod uwagę, że zyskujemy większy poziom bezpieczeństwa, bo one są bezpieczne jakby na pełnej powierzchni, dostajemy
lepszy przewiew, czyli po prostu nie pocimy się tak bardzo latem. Myślę, że jest to rzecz godna rozważenia. Wybór jak zwykle należy wyłącznie do Was. Ja za Was w tych spodniach jeździć nie będę, ale warto przymierzyć je osobiście, sprawdzić jak się w nich czujecie, czy ten krój Wam pasuje i jak leżą ochraniacze. Brogger Florida 2 posiadają krój Slim Fit z podwyższonym stanem oraz ochraniacze bioder, kości ogonowej i kolan z możliwością regulacji. Dzięki domieszce elastanu do armalitu ładnie dopasowują się do sylwetki. Tak jak w przypadku męskich spodni, klasa ścieralności to podwójne A. No to wiecie o armalicie już wszystko, czego Wam potrzeba. Dajcie znać w komentarzach, czy macie w swojej szafie takie spodnie, a my... Widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.